Witajcie! W tym odcinku poradnika pogadamy o radzieckim pseudo-dziale samobieżnym ZIS-30. Tak więc, dlaczego pseudo? Gdyż ciężko nazwać mały ciągnik artyleryjski z działem typowym niszczycielem czołgu, czy też właśnie działem samobieżnym. No, tak więc, wszystko zaczęło się od ataku Niemiec na Związek Radziecki w 1941 roku. Wtedy to Rosjanie mieli solidne braki w pojazdach przeciwpancernych, gdyż większość dział Pepantz było wielce przestarzałych, na przykład działka 45 mm wersji 20K. Tak więc postanowiono zamontować działa 57 mm ZIS-2 na ciągniku, na ciągnikach artyleryjskich T-20 Komsomolec. No i co ciekawe, ZIS-30 nie był odosobnionym przypadkiem, gdyż Związek Radziecki improwizował również montując armaty na innych, również zdobycznych pojazdach. Mimo iż owa armata na ZIS-30 zachowała się konkretną penetracją, a wyszkolona załoga mogła wystrzelić nawet do 25 razy na minutę z ów działa, to jednakże dosyć kiepskie ważenie pojazdu, które spowodowane było podwyższonym, znaczy przeniesionym wyżej punktem ciężkości oraz kiepskiemu opancerzeniu. Pojazdy te miały naprawdę krótką przeżywalność na polu bitwy. Należy nadmienić, iż ZIS-30 miał być takim rosyjskim marderem, gdyż Niemcy używali również ciągników artyleryjskich z zamontowanymi działami, tylko ów ciągniki były produkcji zazwyczaj francuskiej. No i taka jeszcze mała ciekawostka na koniec, gdyż więcej informacji trudno znaleźć na temat tego pojazdu. Ciągniki artyleryjskie T-20 Komsomolec były również używane jako podstawy poddziała przeciwpancerne przez III Rzeszę. No i to niestety byłoby na tyle, gdyż więcej informacji naprawdę bardzo trudno znaleźć na temat tego pojazdu. No i w tym momencie zapraszam na bitwę poglądową. A standardowo potem podsumowanie i grafiki. Tak więc zapraszam. Więc zaczynamy bitwę naszym ZIS-em. Jedną podstawową rzeczą ZIS-a jest to, iż nie jest to czołg do walki nawet na średnie dystanse. To czołg, którym powinno się walczyć tylko i wyłącznie na daleki dystans. Więc ustawiamy się gdzieś ładnie na końcu mapki. Na przykładu. O, proszę, tu. I wyszukujemy nasze ofiary. Kierowca dostał. Padł. Więc powolutku, bo to jest czołg do... czołg to jest działo samobieżne, wymagające dużej dawki cierpliwości. I skilla w ogarnięciu. To jest czołg naprawdę już dosyć hardkorowy. Trzeba na nim się dobrze nauczyć grać przed jakimikolwiek wyjazdami. Ale spokojnie, Su-76 jest bardzo podobne, tak więc jak już nauczycie się grać na ZIS-ie, to Su-76 nie będzie stanowiło dla was jakiegoś większego problemu. Ze skał się schował, niestety.
To, co można powiedzieć o tym pojeździe. Dzieło ma świetne, pociski też ma świetne. On ma chyba największą penetrację do drugiego tieru. Do trzeciego tieru. Chociaż nie, raczej do drugiego. W każdym razie penetrację ma świetną, celność ma też świetną, elewację i tak dalej ma genialną. Wychyły na bok są świetne, do góry, do dołu również. W gruncie rzeczy najbardziej nie domaga mu niestety pancerz i pancerz oraz balans pojazdu. Ciężko będzie. Odpuśćmy sobie go. Raz spadamy. Zobaczmy, czy się opłaca naprawa. Dwie minuty. Znaczy nie. Pociski też nam się kończą. Więc odpuścimy sobie, weźmiemy sobie drugi. Na spokojnie. Staniemy sobie teraz na balkoniku. No, chociaż nie. Dobra. Dużego wyboru nie mamy, trzeba się poświęcić. What? Okej, seems legit. Próbujemy taktycznie, sądzę i tak, że nam się nie uda taktycznie objechać. Ale let's see. No cóż. Trudno.
W każdym razie pokazałem wam mniej więcej co i jak. Zapraszam na podsumowanie, a przy okazji polecę i15. Tak więc hej. Dobrze, tak więc nastał czas na podsumowanie, tak więc najpierw grafiki poglądowe, choć nie będzie tam zbyt ciekawych rzeczy, tak więc najpierw pokażę wam oto blueprint. No więc tak, to jest blueprint, a tu macie, gdzie najlepiej strzelać. No. Tak to niestety wygląda. Dlatego właśnie walczy się z SM30 jak na najdalszy dystans. Nie musicie nawet się zastanawiać, ale dlaczego na daleki dystans? No, zobaczycie po jednej, dwóch bitwach, jak się zapomnicie i pojedziecie na wroga na bliski dystans, jak dostaniecie taki sromotny łomot, że wam się odechce jakkolwiek zbliżać do jakiegokolwiek pojazdu, oprócz bota, bo bot tam wam nic nie zrobi. Dobra, i teraz czas na wady i zalety. Tak więc zalety. Wyśmienita siła ognia, krótki czas przeładowania, dobra mobilność, świetna penetracja. Co do niestety wad, to pancerz, a raczej jego brak, buja się jak statek na morzu i bardzo mała ilość amunicji. No i to tyle. Pamiętajcie, nigdy nie wyjeżdżajcie z SM30 na bliski dystans, chyba że nie macie wyboru. I naprawdę, jeśli chcecie nim dobrze grać, to pograjcie sobie więcej niż 3-4 bitwy. I wkręćcie się w sterowanie nim, a naprawdę potrafi działać cuda. Tak więc to by było na tyle i następny odcinek jeszcze nie wiem, ktoś tam mi mówił, żeby nakręcić w końcu jakiś wyższy tier, więc jeśli chcecie, to zarzućcie coś w komentarzu, jaki pierwszy wyższy tier zrobić, najlepiej z ciężkich, ale nie ruskich, bo jeszcze nie zrobiłem. Tak więc do następnego.